Dawid, w pierwszym treningu tak nas trochę przestraszyłeś. Co tam się wydarzyło? A czy może nie tyle jaś... No ja też byłem trochę wystraszony, bo tam jednak ten wiaterek troszkę mi nartkę ściągnął. I, no i musiałem się z tego jakoś próbować ratować. I ten skok przez to był bardzo krótki. Ale później już dalsze skoki myślę, że były ok, także nie ma się tutaj czym martwić. Czyli te treningi w Planicy pomogły? No myślę, że jak najbardziej, bo ten trening, który tam zrealizowałem, to prawda był tylko jeden, bo więcej nam nie dali skakać, ale taki dłuższy za to. Ale te skoki były naprawdę fajne i myślę, że takie to założenie, które miałem na ten czas do przetrenowania, to wykonałem i z tego jestem zadowolony jak najbardziej. Byłeś trochę zły, że nie startujesz w początkowych konkursach turnieju? Na początku tak, tylko że nie znałem do końca przyczyn tego, że zostaję na miejscu trenować. Później jak już te przyczyny poznałem, to wiem, że to była dobra decyzja i jakby no później już nie było z tym żadnego problemu. Wiedziałem, że mam się zabrać do spokojnej roboty i ten czas przepracować tak jak powinienem, żeby później wrócić już z dobrymi skokami na skocznie. Tu Innsbrucku lubisz skakać? Nie mam jakichś specjalnie pozytywnych wspomnień z tej skoczni, ale myślę, że to nie jest, to mi nie przeszkadza, bo wiem, że dobry skok da tutaj dobry wynik odległościowy, przynajmniej powinien, zależy jak będą warunki, ale no, przy dobrych skokach to nie ma skoczni, na której by się nie dało skoczyć, więc tutaj pod tym względem nie jest to dla mnie żaden opór z tego względu, że jakichś specjalnie fajnych wspomnień z tej skoczni nie mam. No to dzięki Dawid i powodzenia jutro. Mam nadzieję, że coś się odbędzie. No zobaczymy jak będzie jutro. Jak nie to weźmiemy latawce.